rolniczy. Tak. Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Jak się usprawiedliwić, byłem na spotkaniu przewodniczących dzielnic z przewodniczącym Rady Miasta, na którym głównym tematem było omówienie sprawy związanej z budżetem obywatelskim i ewentualnie perspektywy co do przyszłości budżetu obywatelskiego. Stąd moje spóźnienie kilkuminutowe. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności Rady, gdzie jest stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 35. sesję Rady Dzielnicy VI Bronowice. Czytam projekt porządku obrad. Punkt 1. Ustalenie porządku obrad. Punkt 2. Przyjęcie protokołu sesji 34. Punkt 3. Przyjęcie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie wydarzeń kulturalnych, druk nr 302. I punkt 4. Oświadczenia i komunikaty. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Ponieważ nie widzę, nie słyszę, że były jakieś uwagi do porządku obrad, stwierdzam, że porządek obrad został ustalony. Przechodzimy w takim razie do punktu 2. porządku obrad, to jest przyjęcie protokołu sesji 34. Rady Dzielnicy VI. Czy ktoś składa pisemne sprostowanie do protokołu 34. sesji? Nie słyszę, nie widzę, do mnie również nie wpłynęły żadne pisemne żądania sprostowania protokołu. Stwierdzam zatem, że protokół został przyjęty.